naszym studio są dzisiaj obecne Maryja i Krystyna Jaskiniowiec, które reprezentowały ziemię podczas meczu z Monsters Team w kosmosie. Zadam im dzisiaj kilka pytań. Zapraszam. Witam gorąco naszych gości w studiu. Która to Marysia Jaskiniowiec? Maryja Jaskiniowiec to ja. Dzień dobry Państwu. Znaczy Pani to Krystyna? Tak, we własnej osobie. Krystyna Jaskiniowiec. Dzień dobry. Obłonęliśmy trochę po niezwykłym meczu w kosmosie. Dlaczego Pana nie zdecydowały się reprezentować Ziemię? Akurat byłyśmy w takiej sytuacji, że miałyśmy bardzo dużo czasu. Miałyśmy bardzo dużo czasu wolnego, z którym nie wiedziałyśmy, co robić. Więc wpadłyśmy na taki pomysł, tak było. A poza tym tak było. Krysia bardzo lubi, uwielbia futbol. Jak wyprodukowało Pani klony do swojej drużyny? To nie było trudne. Po prostu trzeba było stuknąć prawą stroną prawego buta w nosek buta lewego. No i tak, to taki był prezent od leśnych ludków. Czy mogłaby Pani zademonstrować? Niestety nie. Jaka szkoda. Buty zostały w domu. Mam także kilka pytań do klonów. Wróćmy do mety. Podobno... Może innym razem. Wróćmy do mety. Podobno ale nie sprzyjała rozgrywce. Jak zarejestrowały nasze kamery? Za każdym razem, gdy mrugała Pani oczami, coś się działo w kosmosie. Co też Pan mówi? Czy to Pani... Ależ co Pan sugeruje, Panie robocie? To niestety nie moja wina. Z pewnością remis był zapisany w gwiazdach. Czy zatem będzie ciąg dalszy? Mowy nie ma. Przepadły nam święta i bardzo dużo czasu. I prezenty nam przepadły, które miałyśmy dostać. No i mnóstwo czasu, no bo to wszystko w latach świetlnych, w miesiącach świetlnych, to inaczej się przekłada. Inny zupełnie przelicznik. Rozumiem. A jeśli mecz odbędzie się na Ziemi? Musimy się zastanowić. Porozmawiajmy teraz o bramkarzach. Dlaczego zawodnik z Ziemi był w spódnicy? To proste. Proszę pomyśleć. Przecież roboty nie potrafią myśleć. Racja. Po prostu przestrzeń między nogami była z głowy. Świetny pomysł, spódnica dla bramkarza. Czy ma pan jeszcze jakieś pytania? Jesteśmy głodne i chce nam się pić. Wodę i knopersa proszę. O, dzięki. Przerwa. Włączcie jakąś reklamę. O, miło. Batonik. Ale fajny krawat. Ja mam taki krawacik. A ten też fajny krawat. Tak, ja mam krawacik z takim oto tutaj. Fredem. Fred. Knopers. Tak, ja mam krawacik z takim oto tutaj. Fredem. Fred. Może być.
Dziękujemy bardzo za gościnę. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziękuję.